Dzień dobry Państwu. Nazywam się Agnieszka Janczura i zapraszam do obejrzenia cyklu filmów stworzonych przez Fundację Idea dla Ciebie, dedykowanych zarówno osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z nowoczesnymi technologiami, ale także dla osób bardziej zaawansowanych. Na końcu każdego filmu przedstawiam ciekawostkę ułatwiającą pracę z komputerem lub smartfonem. W dzisiejszym filmie pokażę Państwu, jak założyć i jak korzystać z poczty elektronicznej. A na końcu filmu bardzo prosty sposób na to, jak z dowolnego zdjęcia w kilka sekund usunąć wybrany element. Poczta e-mail to usługa internetowa umożliwiająca przesyłanie wiadomości tekstowych oraz ewentualnych załączników pomiędzy wszystkimi użytkownikami internetu. Do głównych zalet poczty elektronicznej w porównaniu z pocztą tradycyjną należy możliwość wysyłania i odbierania listów nawet bez wychodzenia z domu oraz prędkość dostarczania wiadomości. Zwykłe listy mogą wędrować do nas nawet kilka dni lub tygodni, natomiast e-mail dostarczany jest do konkretnego adresata, znajdującego się nawet po drugiej stronie globu, już w kilka sekund. Pokażę teraz Państwu, jak założyć jedną z najpopularniejszych i jednocześnie profesjonalnych skrzynek mailowych, czyli Gmail. Włączamy przeglądarkę internetową, ja użyję przeglądarki Firefox. Wchodzimy na stronę google.pl i w prawym górnym rogu klikamy w opcję Gmail lub wpisujemy w przeglądarce Gmail, Enter i klikamy w pierwszy link. Dalej klikamy Utwórz konto i pojawia nam się formularz, który należy wypełnić. Wpisujemy imię i nazwisko. Ja na potrzeby tego filmu wpiszę Jan Kowalski. Następnie w polu nazwa użytkownika wpisujemy wyraz lub wyrazy, które będą początkiem naszego adresu mailowego. Na przykład jan.kowalski@gmail.com. Tak będzie wyglądał nasz adres e-mail. Możemy tu wpisać nasze imię i nazwisko, ale jeżeli ktoś ma firmę, to może to być na przykład nazwa tej firmy lub inne dowolne słowa. Ważne jest, że w sytuacji, kiedy chcemy oddzielić te wyrazy, możemy oddzielić je tylko kropką. Komputer nie pozwoli bowiem nam oddzielać ich przecinkiem, myślnikiem czy innym znakiem specjalnym. Ponieważ w naszym przykładzie wykorzystujemy popularne w Polsce imię i nazwisko, to bardzo prawdopodobne jest, że już przed nami ktoś takiego maila założył. Jak to sprawdzić? Wpisujemy jan.kowalski i klikamy lewym przyciskiem myszy na pustym polu. Wyświetla się nam napis: ta nazwa użytkownika jest już zajęta, wybierz inną. Oznacza to, że nie możemy założyć takiego adresu mailowego, ponieważ on już istnieje i musimy wybrać inną nazwę. Możemy samodzielnie zmieniać naszą nazwę tak długo, aż wymyślimy taką, której nikt wcześniej nie zarejestrował. Możemy dopisać rok naszego urodzenia, na przykład 63. Klikamy myszką na pustym polu i okazuje się, że ta nazwa też jest zajęta. Spróbujmy dopisać miejscowość, na przykład Wejherowo. Klikamy z boku. O, okazuje się, że ten adres jest wolny, czyli możemy dokończyć jego rejestrację. Aby założyć maila, musimy wymyślić także hasło, które będzie przypisane do naszego konta. Dobrze byłoby, aby hasło składało się z dużych i małych liter oraz cyfr. Na przykład Katarynka192. Oczywiście proszę, aby Państwo użyli innego hasła. Hasło należy potwierdzić, czyli w tym miejscu obok wpisujemy je po prostu jeszcze raz. Przechodzimy na następną stronę, klikając dalej. Tutaj możemy wpisać swój numer telefonu, ale nie jest to konieczne. Google będzie używać tego numeru tylko do zabezpieczenia konta. Nie będzie on widoczny dla innych osób. Poniżej możecie Państwo określić, czy numer ten ma być używany do innych celów. My nie wpisujemy numeru telefonu. Telefon lub dodatkowy e-mail, który można wpisać poniżej, może być pomocny w przyszłości przy weryfikacji naszego konta, na przykład jeżeli utracimy albo zapomnimy, jakie jest nasze hasło. Następnie wpisujemy swoją datę urodzenia. Dlaczego Google prosi o wpisanie daty urodzenia?
ponieważ w niektórych usługach obowiązują ograniczenia wiekowe, ale też Google używa informacji o naszej dacie urodzenia do określenia naszej grupy wiekowej, aby pokazywać nam w przyszłości m.in. spersonalizowane reklamy. Następnie uzupełniamy jeszcze okno płeć i klikamy dalej. Pojawia nam się okno ustawienia personalizacji. Tutaj mamy dwie opcje do wyboru. Szybka personalizacja 1 krok i ręczna personalizacja 5 kroków. Jest to związane z dopasowaniem treści i reklam do naszych zainteresowań. Ponieważ ja chcę Państwu pokazać najprostszy sposób tworzenia konta, dlatego klikam opcję pierwszą, czyli szybka personalizacja. Jest ona w zupełności wystarczająca do standardowego używania konta. Klikamy dalej. Tutaj znajdują się informacje, w jaki sposób Google wykorzystuje nasze dane i w jaki sposób możemy nimi zarządzać. Jeżeli zgadzamy się z tymi treściami, to tutaj na samym dole klikamy opcję potwierdź. Potem pokazują się jeszcze warunki polityki prywatności. Również jeżeli się z nimi zgadzamy, to klikamy na dole zgadzam się. I w ten sposób utworzyliśmy swoją własną skrzynkę mailową. W tym kroku Google pyta nas, czy chcemy włączyć inteligentne funkcje. Te inteligentne funkcje są tutaj wymienione. Jest to na przykład automatyczne filtrowanie maili czy inteligentne wyszukiwanie. Mogą Państwo wybrać jedną z tych dwóch opcji. My wybieramy pierwszą, czyli kontynuuj z inteligentnymi funkcjami i klikamy dalej. Pojawia nam się okno spersonalizuj inne usługi Google dzięki danym z Gmaila, Google Chat i Meet. Klikamy opcję korzystaj z ograniczonych wersji innych usług Google i gotowe. Google pyta nas, czy wyłączyć te funkcje. Potwierdzamy wyłącz funkcję. I w ten sposób utworzyliśmy swoją własną skrzynkę mailową. Jeżeli pojawi nam się okno rozpocznij pracę z Gmailem, na początku, aby korzystać ze standardowych funkcji maila, nie jest nam to potrzebne i możemy go zamknąć tym krzyżykiem. Po lewej stronie mamy najważniejsze opcje, które nas interesują, czyli utwórz. Tutaj klikamy, kiedy chcemy napisać do kogoś nową wiadomość mailową. Poniżej znajdują się odebrane. Są to wiadomości, jest to skrzynka, w której znajdują się maile, które ktoś wysłał do nas na naszą skrzynkę mailową. Ważną zakładką jest także zakładka wysłane, w której, jak nazwa wskazuje, znajdują się wszystkie wiadomości mailowe, które my wysłaliśmy do kogoś. W tej chwili jest tutaj pusto, ale zaraz pokażę Państwu, jak napisać i wysłać swojego pierwszego maila i po wysłaniu będzie on zapisany właśnie w tej zakładce. Przechodzimy teraz do tematu, jak napisać i wysłać swojego pierwszego maila. Zobaczycie Państwo, że naprawdę nie jest to trudne. Klikamy w opcję utwórz. Pojawia nam się nowe okno pod nazwą Nowa wiadomość. Powiększamy to okno na cały ekran, żeby pisało nam się wygodniej za pomocą strzałek, które znajdują się w prawym górnym rogu. W pierwszej linijce zaczynającej się od słowa do wpisujemy adres mailowy osoby lub instytucji, do której chcemy wysłać maila. Ja wpiszę adres naszej fundacji, czyli biuro@ideadlaciebie.org. I zatwierdzamy, na przykład klikając Enter. Może się zdarzyć tak, że chcemy tę samą wiadomość wysłać do wielu osób. Można to zrobić na kilka sposobów. Można po prostu wpisać na przykład dwa adresy mailowe w pole do. Wpisujemy pierwszy adres i klikamy Enter, później wpisujemy drugi i również klikamy Enter. Wpisanie adresów w to pole powoduje, że każdy, kto otrzyma Twoją wiadomość, zobaczy również adresy mailowe pozostałych osób, do których została ona wysłana. Pole DW oznacza do wiadomości. Wpisanie adresata w to pole oznajmia mu, że nie jest głównym adresatem tej wiadomości, ale ma możliwość, aby z treścią tej wiadomości się zapoznać. Adresaci, których wpiszemy w pole DW, są również widoczni dla pozostałych odbiorców tej wiadomości. Czyli w polu do wpisujemy osoby, od których oczekujemy jakiejś reakcji lub odpowiedzi na naszego maila. W polu DW wpisujemy adresy mailowe osób, które chcemy poinformować o treści wysłanej wiadomości. Te osoby widzą swój adres w polu DW, będą wiedziały, że mail ten został do nich wysłany tylko informacyjnie i nie muszą na niego odpowiadać.
Mamy tutaj jeszcze możliwość wysłania wiadomości tak zwanej UDW, czyli ukryj do wiadomości. Pole to pełni zbliżoną funkcję co do wiadomości, które omówiliśmy przed chwilą, z tą jednak różnicą, że adresy mailowe osób wpisanych w to pole są niewidoczne dla pozostałych odbiorców. W naszym przykładzie wyślemy maila z zaproszeniem, więc wystarczy nam wpisanie tylko jednego adresu. W polu temat wpisujemy tytuł naszej wiadomości, na przykład zaproszenie. W tym dużym białym polu wpisujemy treść naszej wiadomości, na przykład droga Małgorzato. Piszę do Ciebie z propozycją wyjścia do kina w środowy wieczór. W załączniku przesyłam plakat z filmu, na który chciałbym Cię zabrać. Pozdrawiam, Jan Kowalski. Jeżeli do maila chcemy dołączyć jakiś inny plik, dokument czy zdjęcie, czyli tak zwany załącznik, w tym przypadku będzie to plakat z filmu, klikamy ten tutaj spinacz na dole, wybieramy lokalizację na naszym komputerze pliku, który chcemy załączyć, zaznaczamy ten plik, w tym przypadku jest to plakat z filmu Pearl Harbor i klikamy otwórz. W ten sposób załączyliśmy plakat do naszego maila. Aby nasz mail został wysłany wraz z załącznikiem, należy kliknąć wyślij. Oczywiście możemy wysyłać wiadomości mailowe bez żadnych dodatkowych załączników, czyli samą treść, tak jak w tradycyjnym liście. Nasze wysłane maile znajdują się w zakładce Wysłane. Po kliknięciu w tę zakładkę zobaczymy listę maili, które kiedyś wysłaliśmy. Na naszej skrzynce wysłanych jest jeden mail, który przed momentem razem z Państwem utworzyliśmy i wysłaliśmy. Otrzymane maile znajdują się w zakładce Odebrane. Gdy nazwa tej zakładki jest pogrubiona, oznacza to, że otrzymaliśmy nową wiadomość. Klikamy w Odebrane i jak widzimy, w międzyczasie przyszła do nas jedna wiadomość wysłana automatycznie przez zespół społeczności Google. Kiedy klikniemy w jej tytuł, wiadomość się otworzy, czyli będziemy mogli przeczytać jej zawartość. Dzięki informacjom zawartym tutaj możemy dokończyć konfigurację naszego konta. Ale aby w podstawowym zakresie korzystać z naszej skrzynki, nie jest to konieczne i można do tego maila wrócić później. Po jakimś czasie możemy sprawdzić, czy Małgorzata odpowiedziała na nasze zaproszenie. Zauważcie Państwo, że w skrzynce odbiorczej mamy dwa maile. Poprzedni mail, który już przeczytaliśmy, jest napisany normalną czcionką, a mail od Małgorzaty, którego jeszcze nie odczytaliśmy, jest zaznaczony czcionką pogrubioną. W ten sposób Gmail zaznacza nam nieprzeczytane maile. Aby odczytać maila od Małgorzaty, klikamy w tytuł wiadomości i wówczas możemy odczytać jej treść. Małgorzata napisała: Witaj Janku, bardzo dziękuję za zaproszenie. Chętnie pójdę z Tobą do kina, ale z przyjemnością obejrzałabym inny film. Plakat tego filmu wysyłam w załączniku. Pozdrawiam, Małgorzata. Jeżeli chcemy dowiedzieć się, na jaki film chciałaby pójść Małgorzata, musimy otworzyć załącznik, czyli przejeżdżamy w to miejsce i po prostu klikamy na załącznik. Okazuje się, że Małgorzata chciałaby pójść na film pod tytułem Titanic. Jeżeli natomiast chcielibyśmy pobrać to zdjęcie na nasz komputer, klikamy w tę strzałkę, wybieramy miejsce docelowe i klikamy Zapisz. Najłatwiejszą formą odpowiedzi na otrzymanego maila jest kliknięcie w Odpowiedz. Zauważcie Państwo, że adres mailowy Małgorzaty jest już wpisany. Jan może teraz napisać: Wspaniały pomysł, do zobaczenia w środę. I klika Wyślij. I dzięki mailowi Jan i Małgorzata spędzili miły wieczór w kinie. W taki lub podobny sposób działają w zasadzie wszystkie rodzaje skrzynek mailowych. Pokażę teraz Państwu szybki trik, jak usunąć dowolny element ze zdjęcia. W wyszukiwarce wpisujemy cleanup. Otwieramy stronę cleanup pictures. Z naszego dysku przeciągamy zdjęcie w to miejsce. Możemy wybrać wersję darmową lub płatną. Następnie zaznaczamy elementy, które chcemy wymazać.
program robi to za nas. I w ten sposób możemy na przykład uzyskać zdjęcie pięknego zachodu słońca. Mam nadzieję, że film ten był dla Państwa przydatny i zachęcił Was do założenia swojej własnej skrzynki pocztowej i korzystania z maila. W następnym filmie opowiem o tym, jak zadbać o bezpieczeństwo swoich finansów w internecie. Dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrybowania i zostawienia łapki w górę. Do zobaczenia!